Najliczniejszym był udział naszego związku w Krajowym Zlocie Grunwaldzkim w roku 1910. Stanęło nas wówczas do ćwiczeń odrębnych naszego związku około 500 druhów z trzech czynnych okręgów w Królestwie Polskim. W pochodzie uroczystym brało udział około 800 druhów z Królestwa Polskiego oraz dwie własne kapele sokolskie z okręgu drugiego, Zagłębia Dąbrowskiego. Przed zlotem grunwaldzkim zastanawialiśmy się poważnie nad tym, czy wziąć w nim udział, czy nie. Liczny nasz udział w zlocie nie uszedłby bowiem czujnego oka władz rosyjskich, które niewątpliwie posiadały na zlocie licznych swoich szpiegów. Nie tyle chodziło nam o odpowiedzialność osobistą ludzi stojących u steru naszego Sokoła, ile o dalsze istnienie naszych kółek i szkół gimnastycznych zalegalizowanych z wielkim trudem i kosztami, gdyż każde takie legalizowanie trzeba było opłacać licznymi łapówkami. Uznaliśmy, że powstrzymanie się od udziału w zlocie wpłynęłoby wielce ujemnie tak na naszych członków, jako też i na zdobytą przez nas sympatię i popularność w całym społeczeństwie polskim. I postanowiliśmy zaryzykować. Dla upozorowania, iż nie stanowimy jednolitej całości, postanowiliśmy wziąć udział w pochodzie w stroju różnorodnym. Okrąg drugi wystąpił w dawniejszym, wprowadzonym przedtem u siebie umundurowaniu, a okręgi pierwszy i trzeci zaopatrzyły się przed zlotem w odrębne, lecz jednolite umundurowanie. Jedynie czapki były w całym naszym związku jednakowego typu i kroju. Uszło nam to stosunkowo szczęśliwie, ponieważ udział nasz w zlocie grunwaldzkim nie pociągnął za sobą poważniejszych następstw. Wszystko skupiło się na jednym gnieździe, mianowicie Sosnowieckim, które z powodu udziału w zlocie oraz urządzonej w roku 1911 wycieczki pieszej z Krzeszowic przez Tyniec i Skałkę do Krakowa zostało przez władze zamknięte, a u prezesa i naczelnika tego gniazda oraz wielu jego członków dokonane były rewizje.